organizowali na terenie miasta gminy Piaseczno. Chcemy, żeby na roku odbywała się gala o takim prestiżu i przy takim udziale publiczności. Serdecznie witam Państwa, jest bardzo miło, że to wypełni na się pobrzeg. Chciałbym jeszcze raz przywitać burmistrza miasta gminy Piaseczno, Józefa Zaleskiego. Również jego dwóch zastępców, Dariusza Palarczyka i Bogdana Tomaszuka. Chcę Państwu powiedzieć, że bez nich tej gali by nie było. To oni włożyli się do serca, my tylko organizacji. Także serdecznie Państwu za to dziękuję. Moi Państwo, myślę, że gala będzie się podobała. Dobór zawodników jest przypadkowy. Ale zostali tak dobrani, żeby walki były na najwyższym poziomie, żeby to w sporcie jest najpiękniejszy, czyli poziom będzie na pewno wygwarantowany. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, burmistrz Piaseczna, pan Józef Zalewski. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, myślę, że nie trzeba przypominać atmosferze na tej sali, bo zawsze była to bardzo dobrą imprezę, które tutaj się odbywały. Mam nadzieję, że tutaj Państwo dzisiejszy wieczór również będzie zależał od tych wspaniałych dla Was, dla odbiorców, jako wspaniała atrakcja i część takiej przyjemnej i dobrej atmosfery sportowej, gdzie z radością się spotyka. Zawodnikom życzę, drodzy Państwo, wspaniałej postawy, dobrych osiągnięć, wspaniałych zwycięstwa. Myślę, że każdy z Was jest przygotowany, każda z Was jest przygotowana do tego, żeby pokazać mistrzostwo w swojej klasie. Nie musicie tych udowadniać, bo wiemy po wynikach międzynarodowych i krajowych, często pokazywanych na stronach naszych gazet lokalnych, krajowych, ale też i telewizji. Czego serdecznie gratuluję. Drodzy Państwo, chciałbym powiedzieć tak, że dzisiejszą galę można uznać za otwartą. Wielki chciałbym na Marysy Prezydenta Klubu Sportowego Piaseczno przekazać drobną pozycję. Jest to taki obraz przypominający nam może mieszkańcom starszego pokolenia o pewnym obiekcie Klub Sportowy Piaseczno i jego okolicy. Ja wiem, że są różne pomysły, są różne sposoby tego terenu zagospodarowania, ale była to wielka koncepcja. Myślę, że to koncepcja w jakimś czasie zacznijmy grać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ma ktoś na stronę internetowych miasta i gminy Piaseczno. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie to będziemy realizować. Natomiast w moim przypomnieniu chciałbym przekazać taki obraz pamiątkowy. Część zawodników Piaseczno orientuje się tutaj. Dawna siedziba Klubu Sportowego Piaseczno z tymi różnymi nazwami. Tym niemniej ostatnia, KS Piaseczno. Prezesie, że w moim przypomnieniu, jakby część historii tego klubu do uderzenia gdzieś powiedzmy urzędnej izby pamiątkowej. Natomiast miejmy nadzieję, że w przyszłości trochę się zmieni ta okolica i nowoczesny ośrodek sportowy będzie również miało miasto. Ja też tego gratuluję tutaj i życzę prezesowi wszystkim działaczom sportowym naszego miasta i naszych gmin. Drodzy Państwo, gala jest już otwarta. Wygrywamy Państwa Józef Zalewski, burmistrz, który ja też będzie wyglądał. Na ręce prezesa Klubu Sportowego KS Piaseczno Krzysztofa Gregowiaka. Panie burmistrzu, jestem bardzo obroszony. Jest to początek. Proszę Państwa, jeszcze raz popatrzmy na włodarzy miasta Piaseczno, Józef Zalewski, Młodzież Piaseczna.
nowo stanisław, którego będziemy się tak położyli w racji i Krzysztof powiedział w Katuniach, że pięknie pokazać, proszę pokazać, panie prezesie, Piaseczno podziwia ten piękny obraz. Za chwilę będziemy zwracać uwagę na walki zawodów. Proszę państwa, pokażmy jeszcze raz, że zawodnicy, którzy różnią muzycznie walczyć, są z nami reprezentanci Ukrainy. Lena Dziennikowa. Powitamy serdecznie Lenę. Wojciech Ominik. Ukraina. Wojciech reprezentanci Polski. W kolejności można powiedzieć, tak jak będą wychodzić na ring, Jakub Jakubowski. Akrobata tarczy. Łukasz Kizowski, KS Nastał. Szymon Makoszak, Szymon Słow Poznań. Michał Jaworski, KS Piaseczno. Martin Wendler. Joanna Walkiewicz, SKKB Kielce. Zjazdą będzie walczyć, proszę państwa, Joanna Brzydowska, KS Piaseczno. Jarosław Maciar. Po prostu o nim opowiem kilku lat, tak samo, proszę państwa, Jarek Maciar. Arkadiusz Duszyński, KS Piaseczno. Z Leną Dziennikową walczyć będzie Dorota Korcina. KS Piaseczno. Zobaczymy w ringu również Igora Dziubica. A bohaterami ostatniej walki Matias Rozumie Mistrzostwo Polski w ogóle w półrotach będą Krzysztof Rojewczyk. I Mariusz Niziołek. KS Piaseczno. Dziękuję bardzo zawodnikom, możecie udać się do szatni. Dziękuję ślicznie, proszę państwa, zawodnicy zaprezentowali, ja zaprezentować tutaj, którzy będą dzisiaj czuwać na tym prawidłowym przebiegiem bal. Już za chwilę poproszę z konkretną dziewczą do ringu. Jest teraz sprawa, sprawa, proszę państwa, na zawodników. Chodź do jabłka. Zapraszam do ringu Mistrzostwa Kaczkowskiego, Waldemara Wielgosza, też pana Zabitowskiego, Okromira Półboraka. Proszę pani Kączówka, Zędziu. Jest za chwilę. Kto będzie cudownym szeregiem walki? Jest wygrawa, powitajmy za wami. Sędziu Młodej, Zatowie Walki Polskiego Piasecznie. Wiktor Jędzowi. Jest Krzysztof Kaczkowski. Pozostali sędziowie to Nazema Jędzow, Ryszard Mawikowski i Sławomir Kuntorek. I to jest sędziom, najwyższa klasa sędziowska, bo moi panowie też nie może być inaczej. Dziękuję bardzo sędziom, że za chwilę przystąpią do pracy. A ja bardzo serdecznie chciałbym jeszcze podziękować sponsorom. Oczywiście organizatorzy, to Urząd Miasta Piasecznie. Państwo, jasne!
polskiej formule majstrowca. Bruce Filipowski! Proszę Państwa, proszę zaprosić Mijaka Piotrowski, niemiecki Łukasz Figowski. Przez Państwa, walka w formule Najstąpca. Wystało nagrać, to ja bym... 2 minuty, formuła Najstąpca. Ja bym jak na Piotrowska, Łukasz Figowski. Ręka mi nabiera. Ale mnie jest śmierdzi, jest coś, co trzeba. Który to jest nasz czarny podmiot? Nie wiem.